Jest już znany wykonawca nowej siedziby biblioteki w Chrzanowie. Prace rozpoczną się lada chwila. 7 firm z kilku województw stanęło do przetargu na realizację prac nowej siedziby budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Po kilku tygodniach przetarg zakończono. Po rozpatrzeniu ofert najkorzystniejsza okazała się firma Konkret z Tychów. Zresztą to ta sama firma, która podjęła się remontu placu targowego w Libiążu. Umowę podpisano 26 maja. Duży wpływ na wybór tego wykonawcy miała oczywiście cena, a ta była bardzo rozbieżna. Najtańsza oferta wynosiła 14 598 tysięcy złotych, a najdroższa to 18 991 tysięcy złotych. Gmina zwróciła się już z pierwszym wnioskiem o dofinansowanie z funduszy unijnych. Samorząd dostał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota, o jaką gmina zabiegała, to 341 577 zł. Z tego dostanie dofinansowanie w wysokości 75%. Skład całego projektu, oprócz robót budowlanych, na które umowę podpisaliśmy wczoraj, wchodzą jeszcze koszty inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego, koszty promocji. Firma Konkret po podpisaniu umowy ma 1,5 roku na oddanie biblioteki, a nie jak wcześniej było ustalone, 2 lata. Przewidziany termin zakończenia prac to 6 grudzień przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji to 14 599 000 zł. Kierowcy mogą spać spokojnie, bo akurat ta inwestycja nie spowoduje żadnych utrudnień w ruchu.